Teraz reprezentant Tomasza Olbratowskiego we własnej osobie. Tak, reprezentant mniejszości. Słuchajcie, metafora jest to taka zbitka słów, która zyskuje odmienne znaczenie od tego, które wynika z poszczególnych jej składników, prawda? Na przykład morze gwiazd, czy sukcesy rządu, prawda? Nie jest metaforą sformułowanie zielona wyspa, bo to było pobożne życzenie. Parę dni temu w świat metafory przeniósł nas działacz SLD pan Wenderlich i mówiąc o słabej pozycji swojej partii rzekł: brakuje nam zwiewności. Już jest dobrze. Brakuje nam wykończenia, brakuje nam dobrego wiatru, dobrego szumu wokół naszej formacji, który byłby świeżym zefirkiem, a nie skisłym powietrzem. Ja to bym najmniej się martwił o brak wiatru w sumie. Natomiast o wykończenie to niebo SLD w zasadzie jest wykończone. I słuchajcie, bo z moich obserwacji wynika, że najbardziej barwnego języka używają SLD-owcy właśnie i to w momencie zagrożenia, bo to słynny cytat z pana Oleksego, świętej pamięci, kiedy kilka lat temu partia się rozpadała i on mówił o ludziach, którzy SLD opuścili. I mówił tak: opuścili łono matki swojej, z której wyszli chyłkiem nocą jako uzdrowiciele. Co? Cytat. No, najpiękniejsze jednak słowa padły kiedyś na kongresie lewicy. Też lewica się tam rozpadała i pan Kurczuk zażądał, aby wrota do SLD nie były szerokie jak drzwi do stodoły, lecz aby były jak ucho igielne, by nie przeszedł przez nie żaden wielbłąd z garbem o podejrzanej zawartości, zainteresowany kręceniem własnych lodów. Koniec cytatu, tak? Polityka potrafi być poezją. Dodajmy od siebie, a pingwin i tak nieustannie sypie piasek w szpony szprych słonecznego rydwanu prostej ścieżki do sukcesu SLD. Czy słowa polityków kryją jakiś sens? Tak, tylko jeszcze trzeba rozkminić jaki. O.